duże rozmiary i niedrogo. Ten temat się non-stop przewija ze względu na to, że bardzo często pokazuję drogie rzeczy. Ja was doskonale rozumiem, potrafi to wkurzyć. Ja też lubię tanie rzeczy. Ja uwielbiam tanie rzeczy. Kocham tanie rzeczy. I jeszcze jest jeden zarzut. Poliester. Więc dzisiaj, nie dość, że jest niedrogo, to jeszcze myślę, że bardzo dobre składy. I to jest chyba jedno z moich najlepszych zamówień w Bonprix. Serio. Bo tutaj... No, że same ocenicie, ale moim zdaniem, nie dość, że ja wyglądam zjawiskowo prawie w każdej rzeczy, to one cenowo wychodzą naprawdę zajebiście i są ciekawe. Dużo lepsze niż w poprzednich sezonach. Moim zdaniem się dużo poprawiło, jeśli chodzi o tą jesienną kolekcję i rzeczywiście są dostępne większe rozmiary, bo często jest tak, że widzicie, kończy się na 48. Dla niektórych to jest okej. Okay. Musiałam rozumieć 48, to dla mnie 48 i finito, po co większy? No ale wiecie, to nie jest plus size. Do 46 uważam, że jeśli firma ma 46 rozmiar max, to nie jest firma inkluzywna, nie jest firma z plus size'ami. Jeśli jest dolna granica. No. A ja jestem aktualnie w górnej granicy, więc mogę się mądrzyć. Lecimy z tematem. Z Bonprix co prawda jest tylko ten golf, ale chciałam wam się pokazać w całej okazałości, bo wyglądam jak z filmu Scooby-Doo. Powiedzcie, że tak, prawda? Naturalny, naddający się, jest w kilku kolorach ten golf. Spódnica jest jakąś chińszczyzną z dna szafy, więc nie pytajcie, nie wiem. Buty są w cholerę drogie, są z Olipopkiem, są zajebiste. I rajstopy to chyba wiecie, nie muszę mówić skąd. Ale sam golf to jest bardzo fajna rzecz i możecie to nosić pod wiele, wiele rzeczy. Dlaczego krótki rękaw, ale nie, nie aż tak, bo w łokieć? No bo słuchajcie, zakładacie marynarkę, zakładacie kurtkę jeansową i nie jest wam mega gorąco, jest wygodnie, nic was nie krępuje. Uważam, że taka rzecz, nie wiem w jakich kolorach sobie tam wymyślicie, to uważam, że to jest taki bardzo porządny i fajny basic w szafie, który warto mieć. Warto mieć, czy do spódnicy, czy do spodni, czy do marynarki, czy do kurtki jeansowej. Po prostu polecam, to są tanie rzeczy, niedrogie rzeczy, a mogą wam uratować całą stylizację, no bo kurczę, wygląda to spoko, fajnie i jest wygodnie. Wiskoza, totalnie jesieniarska sukienka i o dziwo, zobaczcie, mogłabym sobie wziąć nawet rozmiar mniej, nawet spokojnie, więc bardzo mi się to podoba. Że mogę wziąć rozmiar mniej niż noszę, na moją psychikę też to działa. Każdy lubi sobie rozmiar mniej założyć. Sama sukienka jest świetna ze względu na to, że to jest 100% wiskoza, wzór jest fajny, czy kolory do mnie? No nie do końca, to jestem ja, jeśli chodzi o kolory, ale sam krój jest świetny. Wzięłabym rozmiar mniejszy, bo tutaj coś mi się tak bluzuje, nie tak jakbym chciała. Fajne rękawy, nie cisną. Czasami są gumki cisnąśniące, ale to nie cisną. Świetna sukienka na jesień. Cena też jest mega, więc w ogóle wszystkie linki wrzucę wam w opis. Wiecie, tam się można nacisnąć taką ten i się pojawia cały opis filmu i tam będą linki. Jeśli ich nie znajdziecie, to wrzucę jeszcze w komentarz, czasami tak robię. Jeśli nie będzie jakiegoś linku, to mnie doprowadźcie do porządku i przypilnujcie, żeby wszystko było, bo czasami się też zagapię. Kolejna wiskoza i mi się wydaje, że ta jest jeszcze fajniejsza od poprzedniej. Może tego, że chłodne odcienie kolorystyczne też może ze mną bardziej współgrają. Może tego, że ten pas lepiej leży. Też jest tutaj spokojnie luz, dziewczyny, więc jeśli... A, ile ja tutaj mam? 150, 130, 170 i ważę 55 kg, jakby ktoś pytał. Ale tak to wygląda, wygląda nieźle. Jest luz, nie podnosi się. W ramionach różnie to bywa, nie? Różnie to bywa. Wiem, że ja no, mam duże bicepsy, ale też nie największe. Jest perfekt, jest perfekt. Moim zdaniem ta sukienka, jakość do ceny 10 na 10. A wy co sądzicie? Kolejny raz wiskozowa sukienka i myślę, że tu już widać inny rozmiar. A teraz mały quiz. Każda z trzech sukienek we wzory wiskozowych była w innym rozmiarze. I teraz jakim? 28 UK, czyli 58, to była ta taka jesieniarska we wzory. 26 rozmiar, czyli 54, była niebieska i ta jest 50, czyli 24. I możecie sobie porównać, bo one są w bardzo podobnym kroju, którym wyglądam najlepiej. Na pewno nie w tej, to jest 50 i to już jest za małe. To jest 24. Wiecie, no weszłam. Weszłam, ale no jak robię tak, to się tu rozchodzi. Nie, nie. Uważam, że 52. O, to by było takie 52, może 54. Te 28 rzeczywiście to było troszkę za duże. Ale jak oceniam tą sukienkę? Też wysoko, też wysoko. Myślę, że bardzo podobna jakościowo do reszty. Dziewczyny, i tutaj kolejny rozmiar zaskakujący, 30, czyli 60 jakby i absolutnie, to jest fajna sukienka, taka flanela. Wydaje mi się, że no, jest miła w dotyku, naturalna. Ma kieszenie, ale dziewczyny, te biodra to nie jest 60, ani cholery. Więc moim zdaniem to jest takie 26 na 28 brytyjskie i to bliżej 26. Ja już bym nosiła ten rozmiar, bo się nie rozchodzi, jest komfortowo, może bym spiła paskiem, no bo
ta sukienka, ona nie podkreśla talii. Jest troszkę może taki, wiecie, no nie podkreśla talii, ale można sobie to zrobić paskiem, jeśli macie ochotę, a jeśli nie lubicie, bo wiem, że wiele z was też nie lubi takich zabiegów, spokojnie, ale to kupujcie większy rozmiar, jeśli chodzi o tą sukienkę. Koniecznie. Koniecznie, tak wam radzę. No typowo jesieniarska sytuacja. Do kozaków, do botek, jak najbardziej. A, z botkami uważajcie, bo długość jest dosyć, no wiecie, no 7... Połowa łydki, więc jak założycie botki, to sobie skrócicie nogi, potniecie po prostu w kawałki, optycznie. Może to nie wyglądać dobrze, więc bardziej kozaki. Dziewczyny, kolejna flanela i tym razem rzeczywiście prosty krój, więc tutaj ja bym nosiła z paskiem, jak ktoś lubi tak o, to okej. Okay. Lepiej moim zdaniem wygląda to spod, może nie w ten sposób, bo na szybko podwinam, ale podwinięty rękaw, to się trochę tutaj odciąża tak optycznie. 30, znowu 30 UK. Lubię posługiwać się brytyjskimi rozmiarówkami, bo głównie noszę brytyjskie rzeczy często, zwłaszcza wśród Holandów. I moim zdaniem też to nie jest 30, absolutnie. W biodrach nie ma tu wielkiego... Ja nie mam, a noszę 26 na dole, więc myślę, że to jest takie 26 na 28. Bierzcie rozmiar więcej. Jeśli chodzi o koszule flanelowe i sukienki flanelowe, musicie w domu posiadać tą maszynkę do kuleczek, bo podejrzewam, że, czy ja wiem, bo mam takie sukienki, po kilku praniach albo przy prostu użytkowaniu często mogą się pojawić kuleczki tu, albo na brzuchu, jak się opieracie o stół. Więc takie rzeczy, żeby to zawsze wyglądało świeżo i fajnie, gdzieś czasami musicie przejechać tą maszynką. Taka moja taka mała rada. Sukienka fajna, naturalna. Dziewczyny, spódnice, ja bardzo lubię rozkroszowane. Od dziecka miałam na tym punkcie... Tak, a jeśli chodzi o tę spódnicę, taki udawany jeans, mówmy się, to nie jest jeans, to jest cienka sprawa, ale komfortowa, duża objętość, ma kieszenie. Do tego wzięłam sobie bluzkę, która mi się kojarzy z moim dzieciństwem. Wróciły te takie motywy oprzeć na właśnie i rękawach i dekoltów, ale skład tego już jest troszkę gorszy, niby się nie gniecie, więc to jest plus, ale wiskozy tam jest chyba poniżej 30%, więc jeśli wam to nie przeszkadza, no to myślę, że spoko rzecz. Tutaj mamy spódnica naturalna z gumką w pasie, więc bardzo komfortowa, dodatkowo jest guzik, suwak, ja to po prostu wkładam, wiecie, czk, jestem kobieta ciecz, rzadko cokolwiek rozpinam i myślę, że fajnie by to wyglądało z tym golfem, który był wcześniej, z tym właśnie takim w kolorze Marsali. I tak bym to bardziej nosiła niż taki monolog. Buty bym dała brązowe i byłoby git. Mam też katanę, która jest w bardzo, bardzo dobrej cenie, więc link oczywiście znajdziecie. Koszula jeansowa, nie nosiłabym tego razem, ale razem wam pokażę. Oversize'owy krój, bardzo fajny, klasyczny jeans, nie jest gruba, nie do tego, ale sama w sobie jest bardzo spoko. Brakuje mi tu kieszeni, no ale jesieniarskie rzeczy. Jeans jest po prostu jesieniarski. Jeans można nosić cały rok, ale jesień jest totalnie po prostu stworzona. Totalnie. I tyle. Kurde, dajcie mi znać, co wam się podobało najbardziej, a co najmniej. Zobaczymy, czy nasze gusta się pokrywają, czy może nie. A propos kozaków, tutaj bym dała brązowe. I pokażę wam brązowe kozaki i omówimy szerokości, jak zamówić w ogóle kozaki, żeby było dobrze, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I zrobimy to w następnym odcinku. Kozaki na szerokie łydki, co wy na to? To co, widzimy się?